Rozdział szesnasty i ostatni, w którym tak dziwne dzieją się sprawy, że słońce dla wszystkich wschodzi na zachodzie. Rozpromienił się dzień, w którym mijał rok i niedziel sześć od owej chwili, kiedy przybrany syn mędrca Witalisa poszedł na straszliwą swoją wędrówkę. Przed bramą wspaniałej stolicy, której smukłe wieże jak kamienne kwiaty wznosiły się ku niebu, Stanął o wschodzie słońca cień człowieka. Na młodzieńczej twarzy miał niezwykłą powagę, wyrytą na niecierpieniem. Musiał dźwigać ciężką jakąś zgryzotę, gdyż stąpał pochylony. Podpierał się kijem, jak pielgrzym, z którym przez wszystkie drogi idzie głód i chłód. Odzienie miał całe w strzępach, wyglądał jak jeden łachman wyrudziały na słońcu i na deszczach. Z nóg, bardzo poranionych, owitych w owczą skórę na nic złochmanioną, ściekała czasem kropla krwi na proch drogi. Zdawało się, że za tym widmem człowieka niedługi czarny wlecze się cień, lecz że drugie za nim stąpa widmo. Śmierć, czekająca, kiedy tamten padnie. On jednak nie padał, lecz dobywając ostatnich sił wlukuł się ku bramie miejskiej. Tam przystanął i podniósł w górę spojrzenie dziwnie smutne. Nagle drgnął i szepnął. Dzięki ci Boże. Szczęśliwy uśmiech z wielkim trudem w sercu narodzony, rozświetlił jego oczy. Janek, on to był bowiem, ujrzał na bramie kamienne godło wyobrażające psa wizerunek wiernego stróża, co bramy strzeże, wyrzezany był na łuku potężnej bramy. Jakby mu sił nagle przybyło, szedł czym prędzej ku drugiej bramie mocno zawartej. Tam ujrzał dwa otwarte pyski psie. Tak sztucznie w kamieniu wyrobione, że podczas pory deszczu spływała przez nie woda. Mam wejść przez bramę, której strzegą trzy psy szepnął i zaczął okrążać miasto aż dotarł do bramy najwspanialszej, nad którą dwie potężne piętrzyły się wieże. Rozognionym wzrokiem zaczął szukać na niej wizerunku trzech psów. Rozumiał teraz bowiem, że nie o żywych mówiono mu zwierzęta. Na długiem tej bramy uczyniony był fryz olbrzymi, na którym sztuką przedziwną wyobrażona była postać kobiety mającej półksiężyc nad czołem, a w ręku dzierżącej smyczę. Rwały się z niej w pogoni za jeleniem trzy psy ogromne w kamieniu wykute. Chłopiec osunął się na kolana, twarz zakrył rękami i długo się modlił. Za czym powstał, wstrząsnął się tak, jak gdyby chciał z siebie znieść pył nieskończonych dróg. I zwiniętą dłonią po trzykroć uderzył w bramę. Otwarło się okienko, a jakiś głos zapytał: Kto tak wcześnie chce wejść do stolicy? Pielgrzym odrzekł Janek. Skąd wędrujesz? Ze wschodu. Dokąd dążysz? Na zachód. Do tej bramy, której strzegą trzy psy. Czy wejdziesz, jeśli w mieście jest morowe powietrze? Wejdę. Czy wejdziesz, jeśli ci bramę otworzy śmierć? Wejdę. A czy wiesz, jaki jest dzisiaj dzień? Dzisiaj jest dzień, w którym mija rok i niedziel sześć. Wejdź w imię Boże, odezwał się głos uroczyście. Witają mnie tu Bożym imieniem? Zdumiał się Janek. W tej chwili otwarła się brama szeroko, ciężko rozwijając dwoje skrzydeł. Janek wszedł pod ciemne sklepienie, i szedł ku światłu, co się w nie wlewało jak w gardziel. Słyszał stuk swojego serca, które wiedziało, że oto ten człowiek idzie na męki, na niewolę i na pohańbienie. Wtem ze światła ktoś począł iść ku niemu. Janek przesłonił oczy ręką i zadrżał. Szedł ku niemu ów czarny, co mu sprzedał oczy. Twarz miał tak samo bladą jak i wtedy, tylko w spojrzeniu nie miał srogości. Przyszedłeś w ostatniej godzinie? rzekł. Czy gotowy jesteś na wszystko? Tak, panie. Tedy idź za mną. Wywiódł go na obszerny Majdan, na którym stała bogata lektyka, a przy niej ośmiu ludzi potężnych i silnych. Wejdź, rozkazał. Jakże to, panie? Zdumiał się Janek. Czy winien mi jesteś posłuszeństwo? Tak. Czyń więc, co mówię. Janek wszedł do lektyki i ciężko usiadł, czekając, aż czarny pan usiądzie przy nim. Tamten jednak dał znak olbrzymom, którzy ją ponieśli jak piórko, sam zaś, zdjąwszy nakrycie głowy, szedł obok pełen zadumy. Droga była daleka, poduszki miękkie, a lektyka kołysała się łagodnie. Na Janka spłynęła jakaś błogość i dobra senność. Bronił się jej długo, wreszcie usnął. Zwyciężyło go nieludzkie znużenie, i ten kęs drogi ostatni, kiedy opuściwszy pasterzów, żegnających go na kolanach, przedzierał się przez wody i lasy, przez wzgórza i doliny, mało już do człowieka podobne. Księgę wielką napisano o tej jego podróży ostatniej, księgę pełną dziwów i przygód okropnych, o których długo potem śpiewano pieśni. Szedł ze śmiertelnym uporem, jak bohater, wiedząc, że go na końcu drogi nie odpoczynek czeka, lecz męczarnie, za które kupił szczęście ukochanego człowieka. Janek nie wiedział ani kiedy, ani dokąd go przyniesiono. Obudził się, kiedy mu ktoś rękę położył na ramieniu. Stał przy nim ów w czarnym stroju i podawał mu złoty kielich, mówiąc miękko: Wypij to. Czy to trucizna? zapytał Janek bez drżenia w głosie. Nie, jest to kordiał, który ci siły przywróci. Czekają cię takie rzeczy, że musisz być silny. Wiem, panie, szepnął Janek. Może wiesz, a może nie wiesz. Uśmiechnął się tamten Janek wypił chciwie napój, który miał gorącość ognia, a czując, że go skrzepił niezmiernie, rzekł głośno: Pójdźmy, panie. Dokąd? Wszak mnie będziesz męczył. Taka jest ugoda. Taka jest ugoda szepnął czarny pan, jak echo. Czy jesteś gotów? Jestem gotów. Za chwilę uderzą w dzwony. Wtedy cię wyprowadzę na sąd. Kto mnie będzie sądził? Wielka rada. Czy mam czekać tutaj? Tak. Wszak to nie jest więzienie, wykrzyknął Janek zdumiony, wodząc spojrzeniem po sali stokroć bogatsze niż ta, którą widział u pogańskiego monarchy. Czasem tak właśnie wyglądają więzienia. Rzekł smutno czarny człowiek. Usiądź tu i czekaj. Jednego ci tylko nie wolno. Nie zbliżaj się do okna i nie patrz poza nie. Ja teraz odchodzę. Panie, rzekł cicho Janek, uczyń mi przed śmiercią łaskę niezmierną, abym mógł umrzeć spokojnie. Powiedz mi, co się dzieje z ojcem moim? Czarny człowiek spojrzał na niego dobrym spojrzeniem. Dowiesz się o tym, kiedy odezwie się głos dzwonów? Kiedy Janek pozostał sam, zaczął rozmyślać. Dziwił się, że siedzi w złotej sali i że go krzepią kordiałem. Pomyślał, że to z tej przyczyny, aby mu przyszłość straszniejszą się wydała i aby miał siły na męczarnie. Czekał teraz z utęsknieniem głosu dzwonów, choćby to miały być dzwony pogrzebowe. Jeśli się dowie, że Witalis jest szczęśliwy, cóż mu reszta? Zerwał się, kiedy je usłyszał. Głos wielki i nabrzmiały czystym dźwiękiem przewalał się uroczyście. Tym głosem oznajmia niebo dobrą nowinę ziemi. Janka wielkie wzruszenie chwyciło za gardło. Złocone drzwi otwarły się szeroko i weszło dwunastu rycerzów w zbrojach świetnych i połyskliwych. Wśród nich stąpał powoli czarny pan ze złotym na szyi łańcuchem. Chłopiec patrzył zdumiony. Gdyż wszyscy pochylili głowy, a czarny pan zawołał donośnie. Sąd ciebie woła, abyś natychmiast się stawił. Janek bez słowa szedł w otoczeniu zbrojnych, wobec ich świetności jeszcze bardziej żebraczo wyglądające. Wiedli go przez niezliczone komnaty i przez marmurowe krużganki, wśród wielkiej ciszy, która kapała od złota spływającego ze ścian. Wyszli na ogromny podwórzec, zatłoczony ludźmi wszystkie galerie dookoła były ich pełne obsiedli wszystkie dachy wdrapali się na głowice kolumn janka wiedziono na miejsce puste gdzie na podwyższeniu nakrytym purpurą siedziało dwunastu mężów wielce dostojnych powstali kiedy on się zbliżył a skłoniwszy się znowu usiedli nikt nie przemówił słowa nikt w ciszbie nie zakrzyknął tylko dzwony zanosiły się niskim jękiem Janek mrużył oczy, nie mogąc znieść widoku tych kolorowych świetności, co się rozkwieciły dookoła pysznymi kolorami szat i drogich kamieni. Czuł, że wszystkie spojrzenia utkwiły w nim i że dotykają jego okropnych łachmanów. Uf, co mu sprzedał oczy, stanął przy nim i dał znak ręką. Dzwony kołysały się przez chwilę jeszcze, aż w nich wreszcie umilkły rozdygotane serca. A on mówił głosem potężnym. Aby go wszyscy słyszeć mogli, dostojnicy, książęta, hrabiowie, rycerze, wasale i ty narodzie tu zebrany, słuchajcie, co wam ma powiedzieć pierwszy minister tego królestwa, któremu zdano pieczę nad państwem. Szmer ozwał się cichy na znak, że wszyscy do słuchania są gotowi, kiedy umarł król nasz, któremu niech wieczysta będzie chwała, chwała, chwała. Odegrzmiały krużganki, kolumny i dachy. Osierocone zostało królestwo najpotężniejsze na ziemi, albowiem z nim razem zgasnął ród królewski, co przez lat dwa tysiące władał tą ziemią. Wszak wszystkim o tym wiadomo. Wiadomo, wiadomo, odegrzmiały podwórza, galerie, kolumny i dachy. Król nasz jednak zostawił wolę swoją ostatnią, spisaną na pergaminie i poświadczoną uroczyście przez wielkiego kanclerza i przez dostojnych ministrów naszego pana. W niej rozkazywał i zaklinał, aby tronu, na którym siedział ród jego przez lat dwa tysiące, nie zajął nikt niegodny. Miał na nim siąść nie ten, co urodzeniem jest najwyższy, lecz ten, co zasługą ponad wszystkich się wyniósł, jak się dąb ponad krze mizerne wznosi. Wolej, pisał Pan nasz, niech nikt nie panuje, niż by miał panować niegodny. Przekazał nam dalej, abyśmy najsroższym próbom poddali tego, na którego zwrócą się nasze oczy. – O Jezu! – szepnął Janek. – Co on mówi? – Dostojnicy i ty narodzie! Radę wielką złożywszy, szukaliśmy przez lat trzydzieści takiego, co by wielkością duszy zaświadczył, że godzien jest siąść na tronie tak wsławionym? Szukaliśmy na naszych ziemiach i na ziemiach dalekich, i nigdzie takiego nie było. Poddany ciężkiej próbie ten i ów, czy to był książę, czy pochodził z gminu, słabnął szybko i cofał się we własne przerażenie, jak w mrok. W rozpaczy wielkiej będąc, pytaliśmy mędrców i uczonych i tych, co czytają w gwiazdach. Oni to nam powiedzieli, że wśród narodu, co jednej z nami jest krwi, a daleko stąd w lasach niebotycznych mieszka, jest ktoś, komu gwiazdy najświetniejsze gotują los. Wtedy ostateczną uczyniliśmy próbę, a ten, który próbą tym nadmiarę straszliwym poddany został, oto stoi tutaj. Ten ci jest, łachmanami tymi okryty. Tłum ludzi zakołysał się, Szemrząc jak ul poruszony. Każdy chciał ujrzeć tego chłopca, nad którym chwiały się jeszcze wielkie słowa. On stał nieporuszony, z zaciśniętymi ustami i płonącymi oczyma. Pierwszy minister podniósł rękę na znak, że mówić będzie. Znowu się uciszyło, a on zawołał wielkim głosem: Sąd walny nad nim uczynimy, aby mogli rozważyć wszyscy, czy chłopiec ten łachmanami okryty. Ma być wywyższon? Czy go też z miasta wygnamy, jako wygnano tych wszystkich słabego serca, co byli poddani próbie? Co uczynił? Co uczynił? zawołał tłum. Kim jest? Skąd przychodzi? Chłopiec ten jest sierotą, synem żołnierza, którego przygarnął mędrzec wielki imieniem Witalis. Niech będzie pochwalony mędrzec Witalis! zakrzyknęło wielu w ludzkiej ciszpie. Wielki ten mędrzec, którego świat cały sławi, oślepł, zanim dokonał dzieła swojego żywota. Wtedy ja, przez Wielką Radę Nauczony, od Maga Perskiego kupiłem zaczarowane oczy i udałem się do siedziby Vitalisa, aby je sprzedać temu chłopcu. A on je kupił, lecz za straszną je kupił cenę. Chcąc zbadać hart jego ducha, chociaż krajało się we mnie serce, kazałem mu aby się z miłości do przybranego ojca wyrzekł wszystkiego na tej ziemi, a ojca przede wszystkim. O Boże, Boże, szeptał Janek. Uczyniłem to, albowiem ten, co milionami ma rządzić, musi serce swoje i miłość swoją poświęcić, musi umieć cierpieć, aby nie cierpieli inni, musi szczęście innych umieć kupić za nieszczęście własne. Czy ten, który stoi w łachmanach, uczynił to? Zapytał jeden z Wielkiej Rady. Zaprawdę uczynił to. Bóg go giął, serce w nim skowyczało, płakała jego dusza, a on, zacisnąwszy usta, poświęcił się okropną, czyniąc ofiarę, albowiem nie wyjawił, dlaczego to czyni. Serce wielkie okazał ten chłopiec. Wyrzekł się wszystkiego dla wielkiej miłości, a zamiast wdzięczności hańbę przyjął, aby ocalić tego, którego kochał, dalej, dalej, mów dalej, zakrzyknięto w tłumie. Rozkaz otrzymał, aby w dniu oznaczonym tutaj stanął. Słuchajcie, umierał sto razy. W ranach szedł, a jednak szedł, choć przypuszczał, że na męczarnie będzie wzięty. Tak musi czynić ten, co ma władać narodem. Chciał życie oddać, aby dotrzymać przysięgi. Mów dalej na Boga. Mów dalej. Kiedy swoją straszliwą odbywał drogę, ratował się od najsroższych niebezpieczeństw, byle aż tutaj przynieść życie, którego od niego żądał. Ratował się albo rozumem przemyślnym, albo odwagą niezmierną, albo taką siłą ducha, że podziw brał wszystkich tych, co na niego nastawali. Przyjaciela znalazłszy w drodze, niejakiego piszczałkę, chudzinę bezbronną, ratował go z narażeniem własnego życia. Krwią chciał spłynąć, aby tamtemu krople wody wyżebrać. Ostatnim tchem goniąc, dźwigał tamtego, aby ujść pogoni. Ten, co w łachmanach tutaj stoi, wierny to jest przyjaciel i serce ma szlachetne. Lecz to nie koniec jeszcze. O Boże, Boże! szeptał Janek. A czarny dostojnik z wielką miłością na niego spojrzawszy, mówił. Schwytany przez szaleńców, co czczą proch ziemi, nie chciał się wyrzec prawdy, którą znał od swego ojca, za co go żywym ogniem piekli i na śmierć skazali. W strojnej ciżbie ludzkiej wielki słyszeć się dał szloch. Serca napełniły się nagłą miłością dla tego biedaczyny w łachmanach z ranami na nogach. On zaś, płacz usłyszawszy, zwrócił twarz w tę stronę, skąd go słychać było, jakby bardzo zdziwiony. Właśnie promień słoneczny padł na niego i głowę mu wyzłocił. Oczy jego rozbłysły i tak stał, przedziwnie piękny, w swojej strasznej biedocie, wodząc niebieskim spojrzeniem po tłumach i nie wiedząc, że gdzie to spojrzenie padło, tam serca ludzkie miękły i chciały płakać ze wzruszenia. Potem, wołał czarny dostojnik, lecz głosem już drżącym, siekli mu plecy aż do krwi, bo się Boga swojego zaprzeć nie chciał. Gdyby z niego opadły te szmaty, ujrzelibyście ciało pełne świeżych blizn. Znowu się szloch zerwał, jak ptak, i latał wśród ludzi. Uciszcie się, mówił pierwszy minister, bo to nie wszystko jeszcze. Oto chcieliśmy wybadać, czy jako ojca porzucił, aby mu dać i wzrok, i życie, porzuci też i towarzysza wiernego bez jednego słowa narzekania, aby tylko dotrzymać przysięgi, którą mi złożył. Okrutna to była próba i niech nam Bóg przebaczy, żeśmy ją uczynili, raz już go doświadczywszy. Powiedzieli jednak w Wielkiej Radzie. Wiedzieć to musimy, czy się chady duszy jego prędko nie łamie. Czy raz wielkiej dokonawszy rzeczy, będzie ją umiał dokonać raz drugi. – Czy uczynił to? – zapytano z Wielkiej Rady. – Zaprawdę uczynił to – rzekł z mocą minister. Nie zawahał się. Lecz do wielkiego dążąc celu, pozbawił się pomocy towarzysza, jaką z niego miał. Niech mu Bóg błogosławi, zakrzyknięto w tłumie. Poszedł samotny i wśród męki niewypowiedzianej przebrnął przez góry, tocząc krew z rąk i nóg. W górach ratował człowieka, co był przeklęty, bez trwogi czyniąc to, co by innemu krew zmroziło w żyłach. Potem o głodzie, do ostatniego wyczerpany tchu. Szedł przez rozległe kraje, jedno mając pragnienie, aby życiem zapłacić za te oczy, przez które przejrzał jego ojciec miłościwy. Stawił się o godzinie oznaczonej gotów na śmierć. Przyszedł, aby wylać ten ostatek krwi, który w nim pozostał. Nie cofnął się, nie zawahał się ani razu. Nie po nagrody tu przyszedł, lecz na męczarnie, bo tak mniemał. Książęta, hrabiowie. Rycerze, wasale i ty narodzie wspaniały, sto razy mógł zginąć, lecz Bóg go zachował. Spowiadam się, że byliśmy bez litości dla niego, lecz nie mogliśmy czynić inaczej z tym, który ma rządzić narodem wielkim. Szukaliśmy bohatera, który ma serce wspaniałe, a inaczej znaleźć go nie było można. Bóg nam przebaczy, bo w dobrej czyniliśmy sprawie, a ten... Co tu w łachmanach stoi, przebaczy nam, kiedy padniemy do jego stóp, które są skrwawione. Powiedziałem, a teraz sądźcie. Wielka cisza zaległa zgromadzenie. Słychać było tylko ciężkie westchnienia i głębokie ludzkie oddechy. Wszyscy wpatrzeni byli w tego chłopca, patrząc przez łzy, szczęśliwi, że się znalazło serce takie cudowne na szarej ziemi. Powstał w tej chwili najstarszy z Wielkiej Rady. I rzekł donośnie. Czyniliśmy mądrze i dobrze, albowiem uczyniliśmy to dla szczęścia naszej ziemi. Lepiej, żeby cierpiał jeden, niż żeby miały cierpieć miliony. Okropnie cierpiał ten chłopiec, lecz patrzcie, jaką ma twarz promienistą i jaką dumę ma na czystym czole. Nie poszło na marne cierpienie, z którego, jak z gorącego ognia, wyjęliśmy serce z żelaza. Słuchajcie teraz bo będę go pytał. Słuchajcie, słuchajcie, zaszemrał tłum. Młodzieńcze z obcej ziemi. Czy to, co mówił pierwszy minister, jest prawdą? Tak było, odrzekł Janek głosem czystym i jasnym. Lecz nie moja to zasługa. Jakże to nie ty tego dokonałeś? Ja, lecz z pomocą wiernego towarzysza i jeszcze jednego człowieka, który mnie ratował spod ziemi. Sprawiedliwie mówisz, i tym większa Twoja chwała. A teraz odpowiedz, czy są świadkowie tego, co się stało? Janek spojrzał zdziwiony. Nie ma świadków, panie. Ojciec mój jest daleko. Towarzysz mój tuła się gdzieś po świecie, a o tamtym człowieku nie wiem, kędy się podziewa. Są świadkowie? zakrzyknął czarny dostojnik. Tłum się poruszył tak, jak czasem wiatr zboże porusza. W tej chwili nadany znak wyprowadzono z pomiędzy ludzkie gęstwy człowieka siwego jak gołąbek, z twarzą tak jasną jak słońce. Janek spojrzał i wydał krzyk przeraźliwy: Ojcze, ojcze najdroższy, chciał się rzucić ku niemu, lecz któryś z wielkiej rady zakrzyknął: Stój tam, gdzie stoisz, a ty, mędrcze godny, sławiony na całym świecie. Racz nam powiedzieć, co wiesz o tym chłopcu. Wiem, mówił głosem donośnym, lecz pełnym łez witalis, że nie ma chyba na świecie duszy cudowniejszej i bardziej czystego serca. Jest ono pełne miłości tak wielkiej, że tego nikt wypowiedzieć nie umie. Chłopcu temu zawdzięczam życie i oczy. Zapłacił za nie cenę tak straszliwą, że więcej cierpiał, niżby umierał przez lat sto. Przeklinałeś mnie, ojcze? krzyknął Janek. Błogosławiłem cię. Nie wiedziałem, dlaczego uczyniłeś to, co uczyniłeś, lecz serce moje mi mówiło, że musiałeś tak uczynić. A kiedy odszedłeś, ów dostojnik, co ci oczy sprzedał, odkrył mi całą rzecz. Tu mnie ze czcią wielką przywiózł i tu mi na ciebie kazał czekać. Wtedy dopiero zacząłem cierpieć, wiedząc, że ty cierpiałeś. Bądź pozdrowiony. Synu mój. Nie mógł mówić dłużej, gdyż go szlok wielki chwycił za gardło. Panowie ujęli go pod ręce i z szacunkiem niezmiernym odprowadzili na stronę. Niech wejdzie drugi świadek. Ku zdumieniu Janka wprowadzono pisarza podziemnych ludzi. Ten głosem pewnym dał świadectwo, że Janek zaprzeczył ich szaleństwu i że w obronie wielkiej prawdy swego ojca żywym ogniem był palony. A tak samo byłby i śmierć poniósł dokończył. Chwała mu, chwała mu zakrzyknięto. Czy jaśnie? szeptał Janek. Niech wejdzie trzeci świadek. Janek zwrócił szybko spojrzenie i krzyknął. Rozpychając się łokciami, śmiejąc się i płacząc równocześnie, biegł na kozich nóżkach najmilszy piszczałka, a dopadłszy wzniesienia, rzucił się na Janka jak obłąkany. Gadał coś, czego nie można było zrozumieć. Bulgotał i piskał, całował go, becząc rzewnie i tak głośno, że słychać go było w najdalszym zakątku. Musieli go oderwać siłą i niemal nieść na rękach, bo się bronił i wierzgał. Śmiali się ludzie na ten widok, ale śmiali się przez łzy. Trzeba było długiego czasu, aby uspokoić straszliwego tego męża, co z tych swych oczów, poczciwych, jak sama poczciwość, nie odejmował z Janka, który się uśmiechał szczęśliwe. – Powiedz nam, Piszczałko – mówił najstarszy z rady – czy prawdą jest, że cię ten oto, co tu stoi, ratował dwukrotnie? – Co tu dużo gadać? – przerwał Piszczałka z wielkim wrzaskiem. – Nie dwa razy, ale sto razy mnie ratował. Karmił i poił i człowieka ze mnie uczynił. Nie ma takiego drugiego na świecie i koniec! – a jednak cię porzucił na pustyni. Kiedy? Jak? Nigdy mnie nie porzucił. To jakieś wielkie ugarstwo. Wstyd, żeby gadać takie rzeczy. To mnie porwano, bo spałem. I tu przywieziono. Gdybym był nie spał, spadłoby parę głów, bo szable noszę nie od parady. Czego wy od niego chcecie? Puśćcie go natychmiast, bo się wścieknę, a w gniewie jestem straszny. Nagle mrugnął w stronę Janka porozumiewawczo i krzyknął. Janku, zmykajmy! Wielki śmiech ryknął ponad nimi i okrzyki. Niech żyje piszczałka! Dzielny piszczałka! On się stropił cokolwiek, a widząc, że Janek słonecznie się uśmiecha, patrzył cokolwiek ogłupiałym wzrokiem, ale straszne szczerząc miny na wszelki wypadek. Cała wielka rada powstała. Najstarszy nakazawszy ciszę, zawołał: Narodzie, czy ten, co tu stoi w łachmanach? Dowiódł, że ma wielkie serce. Tak, o tak! zakrzyknął tłum. Że ma duszę nieugiętą? Tak, o tak! Czy godzien jest tego, aby na jego czyste czoło włożyć koronę, a te łachmany okryć purpurą? Krzyk tak potężny zerwał się, że mury zadrżały. Godzien, godzien na boga! Janek struchlał. Wodził niebieskimi oczyma po ludzkim zgromadzeniu, jak gdyby nie rozumiał, co się dzieje. Był tak piękny w tej chwili, jak dziecko, co nie wie o wielkim szczęściu. Szukał spojrzeniem witalisa, a znalazłszy go, uśmiechał się łzawym uśmiechem. Tłum huczał i rwał się przez łańcuchy straży. Ludzie śmiali się i płakali, i rzucali się sobie w objęcia. Wtedy człowiek, co sprzedał zaczarowane oczy, Skinął na służbę, a po chwili wśród nagłej ciszy narzucił na łachmany Janka płaszcz purpurowy, potem ukląkł i rzekł. Przebacz mi, miłościwy panie. Wtedy tłum wybuchnął jak burza. Niech żyje król, niech żyje król. Synu, synu, zaszlochał witalis. Raz kozie śmierć! wrzasnął piszczałka i beknął potężnie dzwony zaczęły grzmieć, ogłaszając Ziemi dobrą nowinę, że serce szlachetne i dusza wspaniała zostały ukoronowane i chodzić będą w majestacie. Koniec książki Kornela Makuszyńskiego Przyjaciel wesołego diabła.